Nazywam się Monika Siebert, mieszkam we wsi Kobyla i Kępa. Jestem nawet tutaj sołtysem. Prowadzę z rodzicami agroturystykę. Przez cały rok mamy zawsze w sezonie pełno ludzi. No mi się wydaje, że teraz ludzie bardziej wolą ciszę i spokój, czyli wolą takie samodzielne domki, żadnych ludzi, cisza, spokój. To chyba teraz jest najważniejsze. Ci, co zawsze wynajmują, to już zarezerwowali wcześniej. Trochę się też obawiali przez tego koronawirusa, że nie będą mogli przyjechać, ale trochę już zmniejszyli te zakazy, więc cieszą się, że będą mogli tutaj spędzić czas i odetchnąć z miasta, przyjechać na wieś. Pomalutku zaczynamy. No jest trochę pracy, posprzątać, zrobić te wymogi, jakie są nałożone. Dezynfekcja, rękawiczki. Od maja, tak jak już trawa jest, co tydzień trzeba niestety kosić. Koza akurat niedawno wyszła, bo zrobiło się ciepło. Więc niestety to, czy są ludzie, czy nie, trzeba przychodzić, oglądać i wiadomo, że zawsze coś może się zniszczyć, wymalować, także jest sporo pracy. Tak, jesteśmy już przygotowani, także czekamy. Tak, te domki są częścią naszego domu wypoczynkowego, który prowadzimy razem z żoną od 12 lat. Na tą chwilę widać znaczny spadek zainteresowania pokojami w domach wypoczynkowych i w pensjonatach i zauważyliśmy od kilku dni znaczny wzrost zainteresowania domkami letniskowymi. Na tą chwilę już praktycznie 3/4 sezonu jest wynajęte w domkach. No, zobaczymy jeszcze, co będzie z domem wypoczynkowym, jak to się... Patrząc na sytuację w kraju, oczywiście widać tendencję, że domki są na pierwszym miejscu. Ewidentnie w tym sezonie letnim domki będą górowały. A jak rezerwacje? Już macie rezerwacje? Tak, na sezon letni mamy już 3/4 rezerwacji na domki. Wydaje się, że korona przestraszyła turystów, którzy korzystali do tej pory z domów wypoczynkowych, pensjonatów i hoteli. A widzimy domki, jednak są położone w ustronnym miejscu, mają indywidualne wejścia, kuchnie, łazienki, także to są atrybuty, które przemawiają do turystów w tym roku, patrząc na sytuację w kraju. My już jesteśmy w 100% gotowi na przyjęcie gości. Trawka przystrzyżona, teraz po ostatnich opadach deszczu musimy ją, wiadomo, strzyc coraz częściej, ale wszystko jest gotowe, plac zabaw dla dzieci. Wszystko czeka. Panie się robił, wróćcie się. Pracowałem. Prowadzimy pokoje gościnne nad rzeką w otoczeniu przyrody. Obecnie mamy na razie 5 rezerwacji, z czego 2 były już w lutym, przed koronawirusem. I goście nie chcieli z nich zrezygnować. Czekają, aż to się skończy i będzie można wynajmować. Znaczy, jak rozmawiam z moimi klientami, którzy tu przyjeżdżają, oni bardziej preferują, jak jest więcej miejsca, mniej ścisku, trochę terenu dla dzieci też, żeby mogły się pobawić. Myślę, że jesteśmy na etapie końcowym. Skończyliśmy malowanie domku, pokoje też już są gotowe. Czekamy na turystów.